Cześć. Na dzisiejszym nagraniu omówię proces translacji. Translacja jest to drugi i ostatni etap ekspresji informacji genetycznej. Jest to proces tłumaczenia informacji genetycznej zawartej w sekwencji nukleotydów mRNA na sekwencję aminokwasów w białku. Translacja odbywa się w ribosomach. Pamiętaj, że białko to struktura samoorganizująca się i potrzebna jest tutaj informacja tylko o pierwszorzędowej strukturze białka. Kodony mRNA nie rozpoznają same aminokwasów, które kodują. Kodon, czyli trójka nukleotydów, nie może sama związać aminokwasu, który koduje. Do tego jest potrzebny odpowiedni pośrednik. Ten pośrednik to tRNA, czyli transportujący kwas ribonukleinowy. Aparat translacyjny. Translacja odbywa się na rybosomach. Rybosomy łączą się z cząsteczkami mRNA, tworząc tak zwany aparat translacyjny. Następnie rybosomy przesuwają się wzdłuż mRNA w kierunku 5' do 3'. Kolejność kodonów mRNA odczytywana jest przez antykodony tRNA. Antykodony są to trzy kolejne nukleotydy, które tworzą komplementarne pary z nukleotydami jednego z kodonów cząsteczki mRNA. W efekcie odpowiednie aminokwasy zostają połączone w łańcuch polipeptydowy. Wyróżniamy trzy etapy translacji. Jest to inicjacja, elongacja i terminacja. Poliribosom. Na jednej cząsteczce mRNA z reguły dochodzi do wielu inicjacji procesu translacji. Gdy rybosom dokona translacji odcinka mRNA o długości około 80 nukleotydów, zostaje wtedy uwolniony koniec 5' mRNA. Tam następny rybosom inicjuje kolejną translację. Z reguły cząsteczki mRNA występują w postaci polirybosomów, czyli polisomów. Polisom, inaczej polirybosom, jest to duży agregat złożony z nici mRNA i działających na niej kilku rybosomów i w efekcie w komórce może powstać jednocześnie wiele łańcuchów polipeptydowych, czyli translacja zachodzi w kilku miejscach jednocześnie. Rybosom. Rybosom składa się z białek i ribosomalnego RNA, czyli rRNA. Rybosom występuje w postaci dwóch oddzielnych podjednostek, mniejszej i większej. Te dwie podjednostki łącząc się obejmują mRNA w pobliżu końca 5'. Na rybosomie znajdują się miejsce wiązania cząsteczki mRNA oraz trzy miejsca wiązania cząsteczek tRNA leżące blisko siebie miejsca A i P oraz miejsce E, które tutaj są widoczne na tej dużej podjednostce. Cząsteczki tRNA mogą się silnie wiązać z miejscami A i P, gdy tylko ich antykodony tworzą komplementarne pary z nukleotydami kodonów związanym z rybosomem mRNA. Na koniec translacji dochodzi do rozdzielenia rybosomów na dwie podjednostki, do uwolnienia mRNA i uwolnienia syntetyzowanego białka. Cząsteczka tRNA składa się z około 80 nukleotydów. Tworzy ona odcinki helikalne na skutek łączenia się komplementarnych par zasad leżących od siebie w odległych rejonach nici tRNA. W efekcie powstaje drugorzędowa struktura z czterema ramionami przypominająca liść kończyny. Taka struktura ulega dalszemu pofałdowaniu w cytoplazmie i cząsteczka uzyskuje strukturę trzeciorzędową w kształcie odwróconej litery L. Pod względem pełnionej funkcji najważniejsze elementy cząsteczki tRNA to dwa rejony niesparowanych nukleotydów, które znajdują się na przeciwległych końcach tRNA. Jest to antykodon znajdujący się tutaj oraz odcinek nukleotydów na końcu 3' cząsteczki. Każda cząsteczka tRNA ma w miejscu przyłączenia aminokwasu niesparowanym sekwencją CCA. Do tej sekwencji przyłącza się wolny aminokwas przed rozpoczęciem translacji. Odpowiadający mu kodon jest rozpoznawany przez antykodon tej cząsteczki tRNA. Przyłączenie aminokwasu do tRNA katalizują enzymy syntetazy aminoacylo-tRNA. Każdy aminokwas ma swoje i są dla siebie syntetazę, czyli jest 20 różnych syntetaz, tak jak jest 20 aminokwasów. Energia potrzebna do reakcji pochodzi z hydrolizy ATP. Aminoacylo-tRNA jest to cząsteczka tRNA przyłączonym do niej odpowiednim aminokwasem. Powstaje nazwa z określenia aminokwasu, czyli np. glicylo-tRNA, inaczej GLI,
tRNA czy metionylo-tRNA, czyli met-tRNA. Cząsteczki tRNA przemieszczają się do ribosomu, dostarczając aminokwasy, które zostaną dodane do tworzenia łańcucha polipeptydowego. Tutaj jest miejsce wiązania ribosomu na tRNA. Tutaj mamy małą podjednostkę, która dopasowuje cząsteczki tRNA do kodonów mRNA. Duża podjednostka, a konkretnie będący jej częścią enzym peptydylotransferaza, katalizuje powstanie wiązań peptydowych między aminokwasami w łańcuchu polipeptydowym. Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy trójkami nukleotydów kodonu i antykodonu oznacza rozpoznanie kodonu. Przykładowo kodon mRNA kodujący aminokwas treoninę ma sekwencję 5'ACG3'. Rozpoznający go antykodon tRNA ma sekwencję 3'UGC5'. Jednak ponieważ cząsteczki RNA zapisują się zawsze od końca 5', to antykodon ma zapis 5'CGU3'. Wyróżniamy trzy etapy translacji. Pierwszy etap to inicjacja, czyli rozpoczęcie, zainicjowanie procesu. Inicjacja zaczyna się znalezieniem miejsca rozpoczęcia translacji, tzw. ramki odczytu. Jest nią inicjujący kodon na mRNA, czyli kodon AUG. Błędne rozpoznanie ramki odczytu, np. przesunięcie początku odczytu nawet o jeden nukleotyd, powoduje zły odczyt wszystkich kolejnych kodonów. Powstaje wtedy niefunkcjonalne białko z niewłaściwą sekwencją aminokwasów. U eukariota inicjatorowy tRNA łączy się najpierw z małą podjednostką rybosomu. Ta mała podjednostka rybosomu jest związana z białkami, z tak zwanymi czynnikami inicjującymi translację. Następnie mała podjednostka rybosomu wiąże koniec 5' nici mRNA i przesuwa się wzdłuż niej w kierunku końca 3', aż do znalezienia kodonu AUG, czyli kodonu rozpoczynającego translację. Ostatni etap inicjacji to przyłączenie dużej jednostki rybosomowej. Wszystkie nowo syntetyzowane polipeptydy mają na początku łańcucha metioninę, ponieważ AUG koduje właśnie metioninę. Elongacja jest to proces wydłużania łańcucha polipeptydowego, czyli właściwy proces translacji. Elongacja przebiega w miejscach wiązania rybosomów w taki sam sposób u wszystkich organizmów. W trakcie elongacji cyklicznie powtarzają się zdarzenia takie jak zerwanie wiązania między cząsteczką tRNA a jej aminokwasem, powstanie wiązania peptydowego między kolejnymi aminokwasami oraz przesunięcie się rybosomu wzdłuż nici mRNA. W rybosomie znajdują się trzy charakterystyczne miejsca wiązania tRNA. Pierwsze od prawej to miejsce A. Miejsce A jest to inaczej miejsce aminoacylo-tRNA, także zwane miejscem aminokwasowym. Ono przytrzymuje cząsteczkę tRNA, która niesie aminokwas. Środkowe miejsce to miejsce P. Miejsce P, czyli miejsce peptydylo-tRNA, utrzymuje cząsteczkę tRNA połączoną z rosnącym łańcuchem polipeptydowym. Trzecie miejsce, pierwsze z prawej, jest miejscem wyjścia, czyli angielski exit, w którym cząsteczka tRNA opuszcza rybosom. W momencie zakończenia inicjacji translacji na wysokości miejsca P znajduje się inicjujący kodon AUG, zaś w miejscu P jest met-tRNA, czyli jest to tRNA z antykodonem UAC związany z metioniną. Ponieważ na wysokości miejsca A leży drugi kodon, tutaj jest to GGU, to w miejsce A wchodzi gli tRNA, czyli tRNA z antykodonem CCA związany z glicyną. Miejsca P i A leżą tak blisko siebie, że możliwe jest zerwanie wiązania między metioniną a jej tRNA, które to jest katalizowane przez peptydylotransferazę i wtedy dochodzi do uwolnienia energii, a następnie dochodzi do połączenia metioniny wiązaniem peptydowym z glicyną i ta energia, która wcześniej była uwolniona, ona zostaje teraz wykorzystana. Następnie rybosom przesuwa się na następny kodon mRNA, jest to tutaj AUC. W wyniku tego cząsteczka uwolniona od metioniny met-tRNA trafia do miejsca E,
z którego opuszcza rybosom i wraca do cytoplazmy. Kompleks MetGli tRNA przesuwa się w miejsce P, a miejsce A pozostaje chwilowo puste. Jednak na jego wysokości znajduje się już następny kodon mRNA. Tutaj mamy kodon AUC i w związku z tym wolne miejsce A zajmuje ile tRNA? tRNA z antykodonem UAG związanym z izoleucyną. Gdy cząsteczka ile tRNA znajdzie się w miejscu A, peptydylotransferaza znowu zrywa wiązanie pomiędzy glicyną a jej tRNA i łączy wiązaniem peptydowym glicynę z izoleucyną. Rybosom przesuwa się na następny kodon mRNA, który leży teraz na wysokości miejsca A. Wolny gly tRNA przesuwa się w miejsce E, następnie opuszcza rybosom, a w miejsce P wędruje kompleks MetGlyIle tRNA. W podobny sposób do łańcucha polipeptydowego przyłączane są następne aminokwasy. Terminacja translacji. Terminacja jest to zakończenie procesu translacji. Zaczyna się ona w momencie, gdy nad miejscem A pojawi się jeden z kodonów stop o sekwencjach UAA, UAG lub UGA. Każdy z nich to sygnał do zakończenia syntezy łańcucha białkowego, czyli sygnał stop. Żaden z antykodonów cząsteczek tRNA nie odczytuje tych kodonów. Dlatego miejsce A rybosomu zajmują specjalne białka nazywane czynnikami uwalniającymi. Związane z kodonem stop białka zmieniają aktywność peptydylotransferazy i wymuszają odłączenie się gotowego łańcucha polipeptydowego od tRNA. W efekcie dochodzi do uwolnienia mRNA z rybosomu i następnie dysocjacją rybosomu na dwie podjednostki. Nowo powstałe łańcuchy polipeptydowe są poddawane modyfikacjom. Część białek jeszcze w trakcie trwania translacji samoczynnie ulega pofałdowaniu, czyli przyjmuje właściwą strukturę trzecio- lub czwartorzędową, dzięki czemu może pełnić swoje funkcje. Pamiętaj, że białka to cząsteczki samoorganizujące się. Inne białka, aby przyjąć swoisty kształt, potrzebują tzw. białek opiekuńczych. Niektóre białka są odpowiednio przycinane przez proteazy, czyli enzymy hydrolizujące wiązania peptydowe. Do niektórych białek dołączane są np. cukry, lipidy lub reszty kwasu fosforowego. Po niezbędnej obróbce białka transportowane są do miejsc swojego przeznaczenia. Łańcuch polipeptydowy wydłuża się od N końca do C końca. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji tego kanału.